Księga Ezechiela, rozdział 17 Pan przemówił do mnie w tych słowach. Synu człowieczy, ułóż zagadkę i opowiedz ludowi izraelskiemu przypowieść. Powiesz im. Tak mówi Pan Bóg. Wielki orzeł o wielkich skrzydłach i długich piórach, pokryty różnobarwnym pierzem, przyleciał nad Liban i zerwał wierzchołek cedru. Ułamał czubek jego pędu, zaniósł go do ziemi handlarzy i złożył go w mieście kupców. Wziął nasienie tego kraju i posiał na urodzajnym polu, wziął je na dobfite wody i posadził jak wieżbę. Puściło pędy i stało się winoroślą, bujną niskopienną, z gałązkami zwróconymi ku niemu, a swoje korzenie miało pod sobą i stało się winnym krzewem, pełnym gałęzi i pędów. Był jednak inny wielki orzeł o ogromnych skrzydłach i licznych piórach, a oto winny krzew ku niemu zwrócił swe korzenie i do niego skierował swoje gałęzie, żeby nawadniał go obficiej niż pole, na którym go zasadzono. A przecież zasadzony był na dobrym polu, nad obfitymi wodami, aby mógł wypuszczać pędy, wydawać owoce i być wspaniałym krzewem winnym. Ogłosisz więc. Tak mówi Pan Bóg. Czy będzie się rozwijał? Czy orzeł nie wyrwie jego korzeni, nie oberwie jego owoców, także uschną wszystkie jego młode pędy? Uschnie, i nie będzie trzeba mocnego ramienia ani licznego narodu, aby wyrwać go z korzeniami. Jest zasadzony, czy się rozwinie, czy całkiem nie uschnie, gdy go uderzy wschodni wiatr? Uschnie na polu, gdzie został zasadzony. Następnie Pan zwrócił się do mnie w słowach: Powiedz, proszę, ludowi przekornemu, nie wiecie co znaczą te rzeczy? Powiedz oto: Król Babiloński przybył do Jerozolimy i uprowadził jej króla i książąt, zabierając ich ze sobą do Babilonu. Wziął jednego z rodu królewskiego, zawarł z nim przymierze i zobowiązał przysięgą, możnych zaś uprowadził z kraju. Aby osłabić królestwo i nie dać mu możliwości wzmocnienia się, on zaś miał zachować jego przymierze, żeby trwało. Ale zbuntował się przeciw niemu, wysyłając swoich posłów do Egiptu, żeby mu dano konie i ludzi. Czy mu się to uda? Czy uniknie kary ten, który to uczynił? Zerwał przymierze i miałby uniknąć kary? Na moje życie wyrocznia pana Boga: skoro zlekceważył przysięgę i zerwał przymierze z królem, który uczynił go władcą, umrze w Babilonie w jego siedzibie. Podczas wojny, gdy usypią wał i zbudują szaniec, aby zgładzić wielu ludzi, faraon nie przyśle mu wielkiej armii i licznych zastępów. Zlekceważył przysięgę, zrywając przymierze. Choć dał swoją rękę, to jednak uczynił to wszystko, dlatego się nie uratuje. Tak mówi Pan Bóg. Na moje życie odpowie za moją przysięgę, którą zlekceważył i za moje przymierze, które zerwał. Zastawię na niego moją sieć i zostanie schwytany w moje sidła. Zaprowadzę go do Babilonu i tam go osądzę za niewierność, której się dopuścił względem mnie. Wszyscy jego najlepsi żołnierze zginą od miecza, a pozostali będą rozproszeni na wszystkie strony. I przekonacie się, że ja, pan, to powiedziałem. Pan Bóg mówi: wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę. Szczupka jego młodego pędu odłamie gałązkę i umieszczę ją na wyniosłej i masywnej górze. Posadzę ją na wysokiej górze Izraela. Wypuści pędy i wyda owoce, stanie się cedrem wspaniałym. Wszelkiego rodzaju ptactwo będzie pod nim mieszkać i w cieniu jego gałęzi zakładać gniazda. I przekonają się wszystkie drzewa polne, że ja, pan, poniżam drzewo wysokie, a wywyższam drzewo niskie. Sprawiam, że usycha drzewo zielone, a zakwita drzewo suche. Ja Pan to powiedziałem i wykonam. Mój jest bardzo piękna przypowiedź, oczywiście, w takim kontekście tej księgi, odnosząca się do bardzo konkretnej, jakby sytuacji oczywiście politycznej, sytuacji jednego królestwa, drugiego królestwa, gdzie Izrael właśnie wchodzi w jakieś takie dziwne sojusze. Ale patrząc z takiego naszego punktu widzenia, Pan Bóg Cię zasadził na jakiejś ziemi. I to jest dobra ziemia. My czasem patrzymy, chciałbym inną, chciałbym ziemię kogoś innego, chciałbym być w innym miejscu, z innymi ludźmi, w innej sytuacji, z innymi zdolnościami. I koniecznie nie mówię, że mamy się nie rozwijać, nie mówię, że mamy szukać też nowych, dobrych rzeczy. Ale co innego jest, że tak powiem, chcieć się rozwijać i jakby ulepszać to, co mam, a co innego żyć w takim nieustannym jakby zanegowaniu sytuacji, w której jestem, zanegowaniu tego, co Pan Bóg mi daje. Kochani, nie chodzi mi to oczywiście o żadne akceptowanie zła, bo jeżeli to, w czym jesteśmy, to jest coś złego, to jest coś, co nas niszczy, to jasne, że trzeba jakby szukać nowych rzeczy. A często jest tak, że mamy dobre rzeczy wokół siebie, tylko my mamy taką chrapkę na coś więcej, jakby jesteśmy nieposkromieni, bo chcemy więcej i więcej. Warto, kochani, się tej przypowieści w ten sposób przyjrzeć.